Dzień dobry wszystkim. Łączę się z wami, ponieważ wybrałem się dzisiaj do lasu. Po szkole jestem, więc trochę mówię, pojadę sobie samochodem i stanąłem samochodem i trochę obchodzę te moje tereny tu. Dzisiaj jest 16 marca. No i powiem wam, chodziłem trochę, udało mi się znaleźć takiego ogryzka od koziołka. Ale powiem wam, obchodzę tereny, gdzie ostatnio znalazłem niedaleko tykę z moją mamą i z Oliwierem, z moim bratem, jak chodziliśmy. No i powiem, leży w tym miejscu, gdzie chodziliśmy, jeszcze wtedy nie było, leży kolejna tyka, jest super. Powiem wam, ciemna barwa, nie wiem jaki jeszcze jest, bo czy to jest 12, czy to 10, zaraz podejdziemy, zobaczymy. Więc już wam pokazuję, jak to wygląda. Jest tyczka. Podchodzimy. Podchodzimy, powiem wam, jest. Ale piękna sztuka. Piękna sztuka, powiem wam. O kurczę. To jest coś niesamowitego. Zobaczcie. Dziś on tak. Z koroną ładną. Podnosimy, powiem wam, bo już nie mogę zaczekać. Podnosimy, zobaczymy. Nie jest za duży. Powiem wam, ale widać. Mocno się ocierał gdzieś od drzewa. No ładna sztuka. Dosyć ciemny. Super, super, naprawdę. Naprawdę nie spodziewałem się. Mówię, obejdę tutaj, gdzie ostatnio. Jest, już miałem trochę ten, bo już jednak tu z półtorej godziny dobra chodzę. Ale udało się. Jest kolejna, czwarta świeża w tym sezonie. I szukamy dalej, zobaczymy, może coś jeszcze będzie leżało, bo już powoli zbliżam się do auta. Już chciałem kończyć niedługo tą, ale miałem wyprawę, ale jak widać super, że już w ogóle nie miałem po pierwsze pojęcia tego tu planu wchodzić te świerki, no ale jak widać opłacało się, jest czwarta świeża. Jak widzicie, jestem jeszcze w tych świerkach, no i powiem wam, widzę, obchodziłem trochę, obeszłem ten teren, ale powiem wam, nie zauważyłem, jest druga, jest do pary, będzie parka, jest parka, więc rewelacja, zaraz wam pokażę, jak to wyglądało, gdzie leżała ta pierwsza, a teraz ta drugą, zaraz dojdziemy, zobaczymy. Leżała, tu jest ta pierwsza, odłożyłem ją z powrotem, tak leżała, nie spojrzałem tam, ja poszedłem w tamtą stronę, tam w tego świerka, zobaczyć może tam, a tu leży druga. Jest do pary. O kurczę, i powiem wam, to jest 6, tu jest 12. 12, tyka 12. Normalnie powiem wam coś niesamowitego. Pierwsza para. Pierwsza para. W odstępie dosłownie 5 metrów. 5 metrów od siebie leży. Druga do pary. Świeżutkie. Musiały zrzucić, może jeszcze dzisiaj zrzucił 12. Więc to jest 12. Zobaczcie, piękna korona. Nie jest za długi, jak widzę, bo chyba najkrótszy na razie znalazłem, ale jest trochę grubszy niż tamte. Tamte dwa ostatnie znaleźliśmy. Idę odłożyć go, zobaczymy tą parkę. Jest parka. Jest parka. Piękne sztuki. Się nie spodziewałem, powiem wam, no mówię, pojechałem, a w tym sezonie normalnie rekordy bijemy z bratem. Super. Powiem wam, to jest jakiś chyba sen, to mi się chyba śni. Tu są te dwie sztuki, zatrzymałem się na chwilę. Weszłem, no jestem znów jeszcze w tych świerkach. Zobaczcie, co tam jest. Zobaczcie, co wisi. Co wisi. Następna tyka. Kolejna tyka. Tak zostawił. Ja cię kręcę. No i nie pierwszy raz z takim czymś się spotykam. Tak pięknie zostawił. No i powiem wam, no i to mi się śni. Jest kolejna świeża. Trzecia sztuka. Przez normalnie weszłem tu 10 minut dosłownie. 10 minut i 3 sztuki. Dziesiątaczek.
kurczę, powiem wam, no coś niesamowitego, normalnie takie coś tak pięknie stawił. Ojejku. No nie wiem co powiedzieć, normalnie takie coś to sobie, no nie wyobrażałem sobie. Wracałem, przez prawie 2 godziny chodziłem z tym parostkiem, takim trochę obgryzionym. Myślałem, że to będzie mój końcowy znalezisko, a tu takie coś jeszcze. Normalnie no nie wierzę, 3 sztuki, mówię tak jak mówię, w 10 minut. Ja mam, idę z tym porożami do samochodu, bo samochód mam trochę jest daleko, więc idę zanieść. No i podjadę w to miejsce jeszcze zobaczyć, bo tych świerków tam trochę jest. Jezu, powiem wam, to mi się właśnie normalnie takiego czegoś nie spodziewałem. Iść w tamtym w niedzielę byliśmy z bratem i z mamą, udało się znaleźć 2 sztuki i to już był rekord. Teraz są 3, więc i coś niesamowitego, i do tego para, więc... Och, i to wszystko się odbyło w 10 minut. W 10 minut dosłownie znalazłem te 3 sztuki. Na początku mówię, będę wracał z tym parowskim jednym, a tu takie coś, normalnie, no i taka niespodzianka, że... Tego, powiem wam, nie da się opisać słowami normalnie. Zobaczcie to, 3 sztuki. Piękne tyki. Piękne tyczki. Więc ja idę w stronę auta. I przyjadę w to jeszcze miejsce. Jakby coś udało się znaleźć, to się będę z wami łączył.